Zakończyła się pierwsza faza grupowa na tych mistrzostwach. Bilans 2 zwycięstwa, 1 porażka. Stać nas było na więcej? To znaczy tak, powiem, że no, w dużej mierze ten wynik tego wczorajszego meczu niestety wpłynęły sprawy nie do końca związane z tym, co się działo na parkiecie, a niestety te sprawy, które miały miejsce i mają miejsce poza halą, poza hotelem nawet. Mówię tutaj o testach na koronawirusa. No, myślę, że ilość absencji, jeśli mówimy o środek obrony, był tak duży i tak dotkliwy dla nas, że no niestety mieliśmy dosyć trudne warunki. Także myślę, że przy optymalnym składzie, nie chcę mówić, żebyśmy wygrali z Niemcami, bo to jest ogromne uproszczenie i na pewno krzywdzące dla Niemców, bo nie zagrali wczoraj świetny mecz po prostu. Natomiast na pewno no, mielibyśmy więcej możliwości, więcej opcji i bylibyśmy no, na pewno bardziej równorzędnym partnerem w tym meczu. Wszyscy się martwimy o Bartka Bisa, jak wygląda aktualnie jego sytuacja zdrowotna. No i czy jest szansa, że do składu wróci Maciek Gębala? Więc tak, zaczynając od Bartka Bisa, no niestety pierwsze diagnozy, jakie usłyszeliśmy, nie są zbyt pozytywne, natomiast na razie nie chcę mówić więcej, bo nie mamy jeszcze oficjalnie potwierdzenia, to musimy poczekać na oficjalny komunikat tutaj od sztabu, jak dostaniemy oficjalne wyniki, natomiast te pierwsze, które do nas dotarły, no nie są optymistyczne niestety, ani dla nas, ani dla niego. Jeśli chodzi o Macieja Gębala, no tak, jest taka szansa, Maciej jest ozdrowieńcem, w jego przypadku potrzebujemy tylko negatywnego wyniku antygenu i CT powyżej 30, także jest wtedy nadzieja, że on dołączy i będzie mógł wziąć udział w meczu jako ozdrowieniec. Dawid Dawidzik wczoraj dojechał, on dzisiaj będzie miał szansę po raz pierwszy potrenować z Wami? Tak, dzisiaj mamy trening o godzinie 18, także będzie Dawid mógł po ponad tygodniu siedzenia w pokoju i ćwiczeniu na podłodze, będzie mógł w końcu poruszać się na parkiecie, porzucać na bramkę, także no zobaczymy, jak będzie wyglądał i też będziemy musieli zobaczyć przede wszystkim znowu, po raz kolejny, jak wypadną testy, bo dzisiaj znowu wieczorem wszyscy przychodzimy testy, jutro poczekać na wyniki i zobaczyć, z kogo będziemy mogli skorzystać. Zagramy na tych mistrzostwach jeszcze 4 mecze. W normalnych okolicznościach zapytałabym, na co nas stać, ale wszyscy wiemy, jak jest, to zapytam, z jakiego scenariusza będzie pan trener zadowolony? Ja będę bardzo zadowolony. Po pierwsze, jeśli będziemy mogli skorzystać ze wszystkich, to by było największe szczęście, jakie mogłoby nas spotkać, ale już wracając trochę do rzeczywistości, bo trochę się zacząłem fantazjować, bo chyba tak będzie trudne to do spełnienia, to naprawdę ja chciałbym, myślę, że jak wszyscy kibice, oglądać taki zespół, jak w tych 3 meczach, walczący, nie poddający się, walczący z przeciwnościami losu, z przeciwnikiem, bo na pewno tego nikt nie może odmówić ani we wczorajszym meczu, tak, bo zarówno w obronie, jak i w ataku robiliśmy wszystko. Tych 2 zawodników, którzy stawiali pierwsze kroki na mistrzostwach, a musieli dźwignąć to na środku obrony, naprawdę walczyli jak lwy. Możemy być naprawdę zadowoleni z ich postawy. Podobnie było w tych 2 pierwszych wygranych meczach, także myślę, że to jest taka podstawa, którą musimy spełnić i poziom, który musimy utrzymać. Cała reszta to już będzie, tak jak mówiliśmy wcześniej, niestety zależała w dużej mierze od tego, w jakim składzie będziemy się na boisku pojawiać. Jakie macie plany na najbliższe 20 godzin? Jak będą wyglądały te przygotowania do meczu z Norwegią? No, przygotowania rozpoczęliśmy jeszcze przed meczem z Niemcami, bo tutaj Paulina i Marcin Wichary już zaczęli zbierać i selekcjonować te rzeczy, które będziemy pokazywali. Wczoraj w nocy po meczu do drugiej siedzieliśmy i wybieraliśmy te rzeczy, które chcemy pokazać. Zastanawialiśmy się nad możliwościami, które będziemy mieli w różnych opcjach, bo tych opcji musimy zakładać naprawdę dużo, w związku z tym, że czekamy na wyniki, na testy i potem na wyniki badań. Dzisiaj mieliśmy już jedno spotkanie z zawodnikami, za chwilę czeka nas drugie, będziemy mieli też indywidualne rozmowy, no i zrobimy wszystko, żeby jutro wyjść i ten plan w jak największym stopniu wypełnić. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę samych negatywnych testów i powodzenia jutro. Dzięki, pozdrawiam.